Hello boys and girls, witam was dzwon. Dzisiaj z łapki kilka newsów. Nie będzie to nic ambitnego, nie będzie to podcast, tym razem mnie widać, w razie by ktoś zapomniał jak wyglądam. Kilka wiadomości. Po pierwsze, jestem przeogromnie wdzięczny za to, jakie wsparcie okazaliście w związku z moją nową akcją podcastową. Bardzo się cieszę, że opinie są tak zgodnie pozytywne i że tak bardzo chcecie więcej. Cieszę się też, że udało mi się w jakiś magiczny sposób coś przekazać, co może się komuś przydać. Następne pomysły dopiero kiełkują w mojej głowie. Też chciałbym bardzo, żeby w miarę z rozwojem popierać swoje jakieś tam przemyślenia słowami mądrzejszych ludzi, co wymaga jakiejś tam pracy bibliotekarskiej, ale być może z drugiej strony postawię na instynkt i prostą mapę myśli. Mam już kilka pomysłów na samogadanie. Tematy riffowe przyjdą, jak się przeprowadzę, jak będę miał stanowisko pracy, jak będę mógł wszystko nagrać. Co mogę powiedzieć? Zaczynam mocno się zastanawiać nad odcinkiem dotyczącym gniewu. Dotyczącym tego, jak kreatywną i istotną rzeczą jest gniew. Co odróżnia go od nienawiści. Przepraszam was najmocniej. Co odróżnia go od nienawiści i jak wykorzystać go po to, żeby coś zbudować. Gniew, robienie na przekór, uważam, że powinno być w naturze każdego rock'n'rollowca. Czasy się zmieniają. Zaczyna tego brakować moim zdaniem. A jest się na co gniewać, bądź na kogo. I trzeba tę energię wykorzystać w odpowiedni sposób. Także będę przez najbliższe dni zastanawiał się nad tym, jak przekazać wam to, jak operować z gniewem. Będę to robił w oparciu o swoje doświadczenia głównie, no bo tak jest najłatwiej. Dużo własnemu gniewowi zawdzięczam i robieniu na przekór. Tak naprawdę to, gdzie jestem w tym momencie, w znacznej mierze wzięło się z gniewu. Także będę się opierał o własne przemyślenia, ale też postaram się troszkę mądrzejszych ode mnie ludzi tutaj zaimplikować. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Skoro miało być kilka newsów, no to news następny, który już pewnie znacie, ale muszę go powtarzać do znudzenia, ponieważ współczesny przepływ informacji wymaga tego, żeby po prostu mówić pewne rzeczy 50 razy po to, żeby jedna osoba ją raz usłyszała. Otóż otwieram swój własny salon tatuażu w Świdnicy, niedaleko Wrocławia, 50 km od Wrocławia. Muszę się pilnować teraz, bo jestem panem od podcastów, także musi być nienagannie. I co? Będzie to gitarowe miejsce, studio się nazywa Dziary i Gitary. Będą wisieć gitary na ścianach, będą jakieś tam zdjęcia z koncertów i tak dalej. Więc jeśli jesteś fanem Acid Drinkers i chciałbyś odwiedzić to miejsce, żeby zobaczyć jak tam jest, napić się kawy, zrobić sobie tatuaż, posiedzieć, pogadać, posłuchać muzyki rock'n'rollowej, choć nie tylko, to gorąco zapraszam. Studio mieścić się będzie przy ulicy Zamkowej 1/1D w Świdnicy. To jest bardzo blisko rynku, bardzo blisko dworca. Lokalizacja idealna. I od sierpnia startujemy. A jeśli startujemy, no to już ruszyły zapisy. I nie ukrywam, że na początku, na totalnie nowym gruncie, będzie mi naprawdę przeogromnie miło, jeśli wpadniesz, jeśli wykonasz sobie o mnie tatuaż. Ponieważ wiadomo, że początki bywają ciężkie i jeśli ten kalendarz się zapełni, łatwiej i szybciej, no to będę lepiej spał, będę miał więcej radości. Być może to się przeleje na mój spokój twórczy i na riffy i na to, co wszyscy kochamy, czyli na metal i dżynżyny. Także gorąco zapraszam. Można pisać na Facebooku bądź na Instagramie. Po prostu wpisz Dziary i Gitary na Instagramie, razem pisane na Facebooku osobno i znajdziesz. Co jeszcze?
Co jeszcze? Mimo tego, że chata jest prawie pusta, że się wyprowadzam, no to została ze mną ta gitarka, został laptop, aktualnie z odpalonym Facebookiem, ale siedzę i się zbroję. Zbroję się na wiosnę z zespołem Truizm. Otóż tak, nadszedł ten czas, kiedy pora wyruszyć do Was i spotkać się na koncertach. I co? Zaczynamy powoli przygotowania. Ja naturalnie mam najwięcej na swojej głowie, bo muszę jeszcze ogarnąć wokale i tak dalej. Ale będziemy grać koncerty. Jeszcze nie ogłaszam nic. Pewne rzeczy są na etapie ustaleń. Ale ogłaszam Wam, że jesteśmy młodymi, prawie przystojnymi, prawie 4 panami do wzięcia. Jeśli macie ochotę zorganizować koncert zespołu Truizm gdzieś w Polsce, bądź niekoniecznie, to piszcie do nas. Naprawdę mocno będziemy się starać o to, żebyście zostawili łby na parkiecie. Wydaje mi się, że jesteśmy gronem osób, które wiedzą, jak to zrobić. Wiedzą, jak ucinać łby muzyką, a jeszcze nie mieliśmy okazji tego zrobić. Także jesteśmy na maksa podekscytowani, zdrowo i bardzo motywująco poddenerwowani przed tą jesienią, ale bardzo chętnie pogramy jak najwięcej. Także powoli zaczynamy zapełniać sobie kalendarze koncertami. Jeśli masz ochotę i możliwość zorganizować koncert w swoim mieście, młodego, prawie przystojnego zespołu, to gorąco zapraszamy do korespondencji. Znajdziesz nas na Facebooku, też na Instagramie, na Facebooku Truizm, na Instagramie truizm.metal. Co jeszcze? Opowiadałem w ostatnim vlogu, tym o włażeniu na Śnieżkę, że zbliża się kolejny utwór. Niestety naturalnie i tradycyjnie są pewne jakieś tam ograniczenia czasowe. Jest moja przeprowadzka, jest też to, że musimy trochę przemodelować i zamknąć w case'ach rig, który będzie jeździł ze mną do Świdnicy. Muszę sobie w Świdnicy znaleźć miejsce na nagrywanie wokali. Mam już pewne pomysły, ale no to muszę się tam ogarnąć. Także chwilkę jeszcze będzie trzeba dłużej poczekać na utwór kolejny z epki Insanitarium. Ale no generalnie wszystko z wyjątkiem wokali jest tak naprawdę zrobione. Także jak tylko znajdę sobie jakiś cichy kącik u jakiegoś znajomego świdnickiego zespołu, w którym będę mógł sobie nagrywać, no to nagram te wokale i wystartujemy. Utwór będzie, tak jak wspominałem w tym filmiku, będzie coverem pewnego klasycznego rock'n'rollowego zespołu, rockowego, ale na sterydach. Takie jest nasze założenie. Będzie pierwszy blast w historii, w dyskografii zespołu Truizm. Będzie podwójne kopyto, będzie ciężko, będzie mocno, ale też klasycznie. A potem co? Potem to zostaje nam ostatni utwór, który, jako ciekawostkę podam, nie został jeszcze napisany. Mamy kilka utworów w biblioteczce, ale na razie tam ich nie ruszamy, ponieważ pora na coś innego. No, także dopiero musimy go napisać. Ale o to się nie martwię, chemia w zespole jest bardzo spoko, także myślę, że będzie spoko. Zobaczymy też, co pan Maciej ma do zaoferowania w swojej szufladce z riffami. A jeśli nie pan Maciej, no to ja coś sklecę, potem popracujemy nad tym razem. I co? Jadę sobie do Leroy Merlin zaraz, bo muszę zagipsować dziury po wkrętach, ponieważ ściany muszą być idealne i przed wyprowadzką. A potem wracam do gitary, wracam do zbrojenia się z myślą i z wizualizacją najbliższej jesieni, kiedy to zespół Truizm zadebiutuje koncertowo. Nie przegap tego, dawaj znać i do zobaczenia. Elo!